W dzisiejszym odcinku opowiemy o Astrze czwartej generacji wersji kombi, a także postaramy się pokazać instalację LPG, jaka w niej się znajduje, z jaką jest produkowana. Na pierwszy rzut oka nie widać, czy samochód posiada instalację gazową, czy nie. Nie widać na zderzaku żadnych dodatkowych otworów, podłączeń. Wszystko znajduje się we wlewie paliwa. Wystarczy tylko taka przelotka, którą wskręcamy i możemy zacząć tankowanie. No i proszę, za 71 zł, prawie 2, mamy 38 litrów gazu. Na szybko licząc, powinno nam wystarczyć na jakieś 380-400 km. Zatankowaliśmy pełny zbiornik paliwa. Kontrolka nas informuje, że jedziemy w tej chwili na instalacji gazowej, na LPG. Jednocześnie wskaźnik paliwa pokazuje nam pełny zbiornik w tym momencie gazu. Jeśli wyłączę ten przycisk i przejdę na zasilanie benzyną, wskaźnik paliwa pokazuje stan benzyny. Bagażnik nie zmienia się przy instalacji gazowej. Zbiornik znajduje się w kole zapasowym. Kombi doposażono w roletę, która jest w tym przypadku bardzo ciekawie rozwiązana. Naciskając tak, przesuwa się lekko do góry i ułatwia nam dostęp i załadunek. Oczywiście możemy też ją schować w ten sposób, czy nawet wyjąć w ogóle. Niewielki haczyk, który jest w wersji kombi w standardzie. Znajduje się on po jednej i po drugiej stronie. Można go otworzyć i zawiesić sobie zakupy. Możemy tutaj schować trójkąt, jakieś drobne rzeczy. Sama klapa bagażnika, niby nic, ale według mnie dobrze przemyślana, bo najczęściej uchwyty do zamykania klapy są z jednej strony, w tym przypadku z dwóch stron. To jest bardzo wygodne, zależy z której strony podchodzimy do samochodu. Tutaj jeszcze mamy miejsce dodatkowo na trójkąt czy na apteczkę. Silnik 1.4, 140 koni, doładowany, bardzo dynamiczny, bardzo wysokiej kulturze pracy. Mieście te spalanie oscyluje w granicach 8 litrów. Instalacja gazowa jest zamontowana, tak jak mówiłem, fabrycznie. Spalanie przy instalacji gazowej gazu waha 710 litrów na 100 km. Po wrzuceniu wstecznego biegu pokazuje się wspomniana wcześniej kamera cofania z liniami, które pokazują nam tor jazdy do tyłu i określają punkty krytyczne. Samochód posiada podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę, rewelacyjne urządzenie, że tak powiem, w okresie zimowym. Po drugiej stronie oczywiście. Klimatyzacja automatyczną, sterowanie, tempomat z limitem prędkości, czujnik deszczu, który uruchamiamy jedną dźwignią i tak naprawdę nie musimy się martwić o włączenie wycieraczek. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie. Ściemniające się lusterko, też bardzo ciekawa opcja. Obecnie światła ksenonowe bardzo rażą, więc tutaj przynajmniej mamy też element bezpieczeństwa, który nie mnie bije po oczach. Dodatkowo możemy podłączyć tutaj telefon poprzez system Interlink. Ustawić, czy to ma muzykę, czy utwory jakieś mają grać z telefonu. Na przykład z pendrive'a, który też jest na
wyposażeniu tego samochodu. Samochód posiada komputer pokładowy. Informacje są wyświetlane między zegarami, przed oczami kierowcy. Licznik, prędkościomierz, informacje o pojeździe, czujnik ciśnienia opon, żywotność oleju. Bardzo dużo miejsca na nogi. Wspomniany podłokietnik z uchwytem na napoje. Dodatkowo mamy podnoszone siedzenia, siedzisko i zieloną kanapę składaną, a także regulowane zagłówki. W standardzie posiada uchwyty ISOFIX. To dzisiaj bardzo ważny element bezpieczeństwa. One są oznaczone tutaj takimi guzikami. Dokładnie widać je, jak podniesiemy siedzisko. Wcześniejszy model Astry nie chwalił się, nie posiadał aż takiej ilości schowków, które by mogły jakby dobrze zarządzać naszymi rzeczami, które wozimy w samochodzie. Mamy telefon, klucze, jakieś drobiazgi. Tutaj konstruktorzy pomyśleli. Mamy uchwyty na napoje, na kubki. Mamy również dość obszerny schowek w podłokietniku. Podłokietnik jest regulowany, tego sobie dostosować. Mamy obszerny schowek tutaj, w którym możemy sobie rzucić drobne przedmioty, w tym przypadku pendrive'y. Duży schowek tu, z półką, z uchwytem na długopis, na drobne, do parkomatów. I dodatkowy schowek z drugiej strony. Każde drzwi oczywiście też posiadają swój schowek, już nie jest on taki mały. Mieszczą się tu naprawdę duża butelka wody, jeśli będzie taka potrzeba. Jak również w drzwiach tylnych też jest no tu na to miejsce. Oczywiście kieszenie w siedzeniach pasażera i kierowcy. Do szuflady pod fotelem pasażera. Jest ona naprawdę spora. W związku z tym, że jest tutaj instalacja LPG, producent umieszcza w niej zestaw naprawczy. Ma 3 kg ładowności. Jeśli byłby to samochód benzynowy, można by to wsadzić różnego rodzaju mapy, atlasy. Astra 4, 1.4 turbo, 140 koni z instalacją LPG. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Tym bardziej, że producent w tej chwili naprawdę oferuje ją w zasadzie za 2000 zł, mówimy o koszcie instalacji. Rewelacja. Dużo przestrzeni, tania jazda. Myślę, że to jest to.